W życiu mężczyzny przychodzi taki moment, gdy czuje, że jego koniec jest już bliski. Temperatura ciała wynosi 36,9, a diagnoza jest jasna. Przeziębienie. Wtedy dostrzega się to, czego się nie widziało na co dzień. Otaczający świat nabiera zupełnie innych barw, a wszystko, co wcześniej sprawiało radość, przestaje już cieszyć. Żona odeszła. W sumie to wyszła tylko do sklepu, ale przez ten czas dom wygląda, jakby grupa studentów urządziła sobie w nim juwenalia. Wzorowy mąż resztkami sił postanawia posprzątać dom. Żona będzie dumna. Co zrobić, jak nie można ruszyć się z domu, a obiecało się, że co niedzielę będę wstawiał film? Nagrać Q&A. Dzisiaj będzie poważnie, bez śmieszkowania, to nie są zmasowane odpowiedzi, więc ci, którzy do mnie pisali, to się nie zawiodą, bo odpowiedzi będą szczere i prawdziwe. Dlaczego jesteś z Sandrą, a nie z Wojtkiem? Ponieważ Sandra nie ma czegoś, co ma Wojtek. Miało być k***wa poważnie. Jak zaczęła się twoja przygoda z kulturystyką i co cię do tego motywowało na początku? Już kiedyś to mówiłem, na początku motywowały mnie panienki, a że byłem raczej brzydki, więc musiałem jakoś sobie to wynagrodzić, czyli z tą mordą nic nie zrobię, no to mogłem trochę nabrać mięśni i to był taki główny cel, główna rzecz, która mnie motywowała na początku, a potem no to już przerosło się w jakąś tam pasję i styl życia, no i tak już kilkanaście lat sobie działam. Ile razy w tygodniu ćwiczysz? Jak nie przygotowywuję się bezpośrednio do zawodów, to trenuję 4 razy w tygodniu. W momencie, gdy zawody się zbliżają, no to wtedy bywa nawet i że 7 razy w tygodniu, ale wliczam w to również trening cardio, który wykonuję wtedy codziennie. A jeżeli chodzi o samą siłownię, no to maksymalnie 5 razy w tygodniu zdarzało mi się trenować. Tam nie licząc sporadycznie, jak trenowałem 6, ale to bardzo, bardzo sporadycznie. Jakie zabawne wspomnienia z dzieciństwa masz związane z Dragon Ballem? Pomijając fakt, że była to kreskówka, która mnie wychowała, to z takich zabawnych anegdot pamiętam jedną. A mianowicie na jakiejś tam lekcji w szkole bawiłem się w puszczanie kamehameha, prawda? I tam właśnie w kolegę, który siedział przy oknach po drugiej stronie sali, puściłem takie kamehameha i dokładnie w tym momencie spadło okno na ławkę właśnie tego kolegi, roztrzaskując się. Wtedy przez chwilę pomyślałem, że kurde, ja mam moc, mam tę moc! Ale jak chciałem to powtórzyć, to nie wyszło, więc prawdopodobnie zużyłem całą swoją kosmiczną energię na puszczenie tego jednego kamehameha i no, trudno. Jakbym wiedział, to bym to wykorzystał w jakiś inny sposób. Jakie starty planujesz w tym roku? Jakieś większe zawody kulturystyczne, czy tylko na obszarze Polski? W tym roku nie planuję żadnych startów, nawet na jesień nie zamierzam startować, natomiast w przyszłym roku chciałbym spróbować swoich sił na wiosnę i przeciągnąć to do jesieni. Nie wiem, czy mi się uda, ale takie są plany. Zobaczymy wszystko właśnie, jak przyjdzie co do czego. Czy będą to jakieś większe imprezy? No, chciałbym spróbować swoich sił na Mistrzostwach Europy oraz na Mistrzostwach Świata. Sorry. Co z tego będzie? Zobaczymy. W każdym razie mam zamiar ten okres, ten rok właśnie, 2018, przepracować bardzo mocno, poprawić swoje słabe partie, aby stały się moimi mocnymi. No i myślę, że wszystko zmierza ku dobremu. Póki co jest naprawdę fajnie, widzę progres. No zobaczymy pod koniec masy i na redukcji. Tak więc 2019 jak najbardziej, 2018 pauzuję. Pierwszy raz od chyba 3 czy tam 4 lat, już nie pamiętam. Jak lubisz spędzać wolny czas? W jaki sposób najczęściej z żoną spędzacie wolne sobotnie wieczory? My jesteśmy takim małżeństwem młodym, bo ledwo pół roku minęło, ale zachowujemy się jak takie stare małżeństwo, czyli są takie chwile, gdzie mamy na przykład wyjść do kina, ja przychodzę z siłowni i mówię: Sandra, na co idziemy? A Sandra: no, a może byśmy tak zostali w domu, puścili sobie telewizję, posiedzieli, zjedli cipsiorki. No, tak to u nas wygląda, jesteśmy leniami śmierdzącymi, ale nie zawsze tak jest. Są dni, gdzie mamy dużo energii i wybieramy się na jakiś zwykły spacer tutaj po Sosnowcu, między blokami, do parku, nakarmić osiołka, bo mamy w parku w Sosnowcu właśnie mini zoo.
gdzie są osiołki, gdzie są inne zwierzątka, kury, kurczaki, koguty. No ogólnie kiedyś może nagram vloga z naszego pięknego parku na Kazimierzu. Kto nie był, to polecam. No i tyle, no. Jakichś tam super ekscesów nie mamy. No ale to musimy nad tym popracować, bo jesteśmy za młodzi, żeby faktycznie tak spędzać czas, jak spędzamy. Czy miałeś zgona na swojej osiemnastce? Ja nie miałem zgona, ale pamiętam historię, że mój kolega dostał właśnie przed dyskoteką, w której organizowałem swoją osiemnastkę, dostał kopa na ryj, no i leżał tam nieprzytomny. Ja oczywiście pomagałem mu się pozbierać, nie wiadomo od kogo to dostał, więc też nie było kogo ścigać. No jak już doszedł do siebie, no to przyjechała taksówka, zabrała go do domu, ja postanowiłem wrócić na imprezę, prawda, bo była chyba godzina pierwsza, czy tam druga powiedzmy, ale drzwi były zamknięte i pomimo dobijania się nie zostały mi one otworzone. Prawdopodobnie dlatego, że ochrona uznała, że policja przyjedzie, będzie pytała, co się stało, dlaczego i postanowili, że tych drzwi nie będą otwierali. No i w ten sposób się impreza dla mnie skończyła. Ja bez żadnej kurtki, bez niczego praktycznie stałem tam, no i musiałem wrócić do domu. Przypominam, że było już dość chłodnawo wtedy, ale no cóż, tak się skończyła impreza dla mnie, no, nie za ciekawie. Mam do wydania kilka klocków. Wydać to na dietę i siłownię, czy kupić BMW? Co bardziej pomoże w przyciąganiu samic? No mój drogi, tak, ja... No, BMW nigdy nie miałem. No nie mam do tej pory. Ale jakieś tam centymetry na łapie były, no i problemu z samicami większego też nie miałem. Chociaż może świadczyć o tym moja żona, która jest całkiem ładną samicą, reprezentantką tejże grupy. No i jeżeli masz w coś zainwestować, to zainwestuj w siebie. Ja zawsze powtarzam, inwestujmy w siebie, w swój rozwój, w swoje umiejętności, a nie w gadżety. Chociaż jestem gadżeciarzem, więc może to jest zły przykład, ale w każdym razie jak masz zainwestować, wybrać albo w siebie, albo w jakąś rzecz materialną, inwestuj zawsze w siebie, bo to ci pozostanie. No chyba, że przestaniesz ćwiczyć i jeść, to wtedy nie zostanie ci za wiele, ale to już inna historia. Czy lepiej być chudym czy grubym, żeby osiągnąć takie wyniki jak ty? Prawda jest taka, że lepiej jest być grubym, ponieważ osoby grube mają dużo łatwiej, jeżeli chodzi o nabieranie masy mięśniowej, niż osoby chude. Jeżeli jest się szczypiorkiem, to naprawdę trzeba przeżreć niesamowite ilości, żeby zbudować chociażby 10 deko suchej masy mięśniowej. A osoby grube, no to z automatu już mają tej masy mięśniowej więcej, a jak zaczynają trenować, to dużo, dużo łatwiej im to wszystko przychodzi. I poza tym jest też łatwiej schudnąć, niż nabrać masy mięśniowej. No więc podsumowując, łatwiej jest być grubym, jeżeli chodzi o kulturystykę, niż chudym. Jak namówić dziewczynę na siłownię? Po co ją namawiać na siłownię? Jeżeli dziewczyna tego nie czuje, nie chce trenować, nie ma takiej potrzeby, to nie ma sensu ją na siłę pchać na tą siłownię, bo będzie to wyglądało komicznie, ona nie będzie się przykładała, będzie siedziała na telefonie, będzie gadała z kim tylko może, ewentualnie będzie gwałciła orbitrek przez 2 godziny. Też tak bywa. Więc nie ma sensu uszczęśliwiać kogoś na siłę. Gdzie pracujesz, jaką szkołę skończyłeś i na jaki zawód poszedłeś? 3 zupełnie różne odpowiedzi. Mój drogi, tak, skończyłem dietetykę, pozdrawiam Śląski Uniwersytet Medyczny, no i właśnie też prowadzę ludzi pod względem dietetycznym, treningowym, a także pomagam z pozowaniem. Natomiast tutaj mała uwaga, nie mam już wolnych miejsc, pracuję tylko z wybranymi ludźmi, więc nie spamujcie mi, czy wam rozpiszę trening, czy wam pomogę złożeniem diety. No niestety w tym momencie skupiam się bardziej na drugiej rzeczy, drugiej mojej pasji, o której się w sumie teraz dowiecie, bo nigdy się nie chwaliłem, ale zajmuję się też wideorealizacją, czyli filmowaniem różnych rzeczy, jakieś spoty, klipy, reklamy i tak dalej, a nawet, mało tego, robię też wesela, serio. Agresywne wesela też robię. Jak mam być szczery, to jest to, co lubię. Gdzieś tam całe życie szukałem swojej drogi, swojej ścieżki, żeby się móc realizować i uważam, że filmowanie to jest to, co sprawia mi najwięcej frajdy i w tym czuję się najmocniejszy. Pomimo tego, że nie kończyłem żadnej szkoły, jestem totalnym samoukiem, to uważam, tak nieskromnie mówiąc, że kręcę dobrze i robię to z pasją przede wszystkim i tyle, więc no. Jak ktoś chce, żeby mu nagrał wesele w dobrej cenie, to śmiało może o to pisać. Ja wychodzę z założenia, że należy robić to, co się lubi i będzie się w tym dobrym. A jak się jest w tym dobrym, to z tego są też pieniądze.
Więc no, takie jest moje podejście do życia i to zawsze powtarzam mojej żonie, która też całkowicie zmieniła swój zawód, bo ona jest fizjoterapeutką, a w tym momencie jest wziętą wizażystką. To jest też taka rada dla Was, żebyście naprawdę szukali tego, w czym jesteście dobrzy i co Wam sprawia frajdę. I wtedy naprawdę będziecie fest szczęśliwi. Gdy spełniłeś swoje marzenie o zostaniu mistrzem Polski, miałeś moment, w którym nie miałeś motywacji ani chęci do ćwiczeń? Oczywiście. I to było zaraz po zdobyciu mojego wymarzonego złotego medalu, bo już kilka tygodni później były zawody w Czechach, Diamond Cup, na które się zgłosiłem wcześniej. I gdybym tylko nie wpłacił wpisowego, to pewnie bym się na nie nie zdecydował, bo już wtedy nie miałem ochoty przeciągnąć tej formy. Chciałem już świętować, najeść się słodyczy i innych rzeczy, ale no, powiedziało się A, to trzeba było powiedzieć B. Ile lat powinno się mniej więcej mieć, żeby móc zacząć stosować suple? Mój drogi, to jest pytanie, które nagminnie dostaję w prywatnych wiadomościach. Od ilu lat mogę zacząć brać kreatynę, od ilu lat mogę brać białko i tak dalej. Moja odpowiedź jest prosta. Zacznijmy od treningu. Jeżeli masz przetrenowany rok bez żadnych suplementów, wtedy możesz zacząć myśleć o produktach takich jak białko, jak kreatyna i inne suplementy. No i też fajnie, jakbyś nie miał 12 lat, ale powiedzmy te 15-16 lat, żeby się zacząć tym interesować, to myślę, że jest taki w porządku wiek. Ale też pamiętajcie, nie zaczynajcie swojej przygody z siłownią od stosowania suplementów. Na odwrót, najpierw zacznijcie chodzić na siłownię, udowodnijcie, że nie jesteście sezonowcami i po miesiącu nie przestaniecie trenować, tylko tak jak mówię, po roku wtedy już jesteście na tyle dojrzali, wtedy już pojawiają się pierwsze stagnacje, no i wtedy można zacząć się bawić już w jakieś suplementy. To Twój szlafrok czy sandry? Bardzo dobre pytanie, bo na zdjęciu, w którym prosiłem Was o pytania do dzisiejszego odcinka, pojawił się ten szlafrok i mam go też dzisiaj. Ogólnie założyłem go dla beki, żeby zrobić fajne nagranie, ale powiem Wam szczerze, chyba się zakochałem w chodzeniu w szlafroku i muszę sobie swój szlafrok kupić, bo to jest fest wygodne. Serio, jak się chodzi po domu w piżamie, to nie jest takie wygodne, ale jak się taki szlafroczek ciepły założy, matko i córko, nigdy nie nosiłem szlafroku, nigdy nie czułem takiej potrzeby, ale teraz taką potrzebę czuję. Chciałeś grać kiedyś zawodowo w piłkę nożną lub coś w tym stylu? Nie, broń Boże, szkoda, żeście mnie nigdy nie widzieli na boisku, jak gram w piłkę. To jest no tragedia. Nie nadaje się do gier zespołowych. Naprawdę, to jest porażka. Jestem jak drewno. Ostatnią kontuzję, jaką się nabawiłem, to właśnie podczas grania w piłkę nożną. 2 lata temu skręciłem sobie kolano. No tak to jest, jak się stary chłop zabiera za grę w piłkę po kilkunastu latach przerwy, bo wcześniej grałem na WF-ie tylko. No, więc nie. Nigdy nie myślałem, żeby grać tym bardziej zawodowo w piłkę. Ani też nigdy nie wiązałem swojej przyszłości ze sportem, bo jest to dla mnie zbyt taki delikatny temat, bo wystarczy jedna kontuzja i już po tobie, dlatego też skończyłem studia. Jak poznałeś Sandrę? Sandrę poznałem w jednym z klubów prestiżowych, z klubu fitness oczywiście, które swoją drogą już przestały istnieć. Pracowaliśmy razem. Sandra była instruktorką fitness, ja byłem trenero personero. No i tak żeśmy się zgadali. Czy za zajęcie danego miejsca na zawodach kulturystycznych dostajesz jakieś pieniądze? To jest też bardzo częste pytanie. Dużo osób myśli, że dorobiłem się niesamowitych pieniędzy na startach w zawodach, a prawda jest taka, że włożyłem dużo więcej niż wyciągłem, bo wyciągłem tyle, jeżeli chodzi o jakieś korzyści majątkowe. Chociaż nie, przepraszam, dostałem nagrodę od prezydenta miasta oraz mam stypendium. Pozdrawiam Radę Miasta. Ja już jestem zmęczony, chory, mam cały nos zatkany, więc słyszycie, jak mówię. Idę się położyć, a Wam dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało to Q&A, to dajcie łapę w górę i subskrybujcie kanał, zaznaczcie też dzwoneczek, bo z tego, co kojarzę, to YouTube tutaj nam bierze te dzwonki, odłącza albo też kasuje subskrypcje, więc sprawdźcie, czy aby na pewno subskrybujecie. I tyle, trzymajcie się, zmasowane pozdro. We'll be right back.